Radio UWM-FM. UWM-FM. Uwierz w muzykę. 95 i 9. UWM-FM. Poradnie słucham. Proszę się uspokoić, po kolei. Słyszy pan głosy, tak? No i dźwięki też. Ciekawe, ciekawe. A jakie? A rzężą, syczą, dyszą i nie dają spać. Niech się pan nie denerwuje, to nieuleczalne jest, ale da się wytrzymać. Musi pan po prostu posłuchać specjalistów. No, Zakład Patologii Dźwięku we czwartki od 22 do północy. Same ciężkie przypadki. Zaprasza Kazimierz Walkwasa. Już prawie za chwilę 22. Czas na Zakład Patologii Dźwięku. Po krótkiej przerwie witam się z Państwem. Kazimierz Walkwasa. Do godziny 24. Mnóstwo nowej, świeżej muzyki. Ja, jak uzewnętrzniłem się na fanpage'u audycji, miałem trochę odpoczynku od radia, muzyki, no i oczywiście od metalu. Więc mam trochę do nadrobienia. Dzisiaj przeszedłem przez mnóstwo. Mam muzyki świeżej, nowej na przynajmniej 2-3 audycje, więc nie ma co gadać, czas zaczynać. Takie piękne rzeczy właśnie zostały na październik zapowiedziane przez Relapse Records. Najnowszy Exhumed będzie nazywał się Horror. No to zaczynamy w dobrym stylu. Zakład Patologii Dźwięku. Ravenous Cadavers nadchodzącego albumu Exhumed pod tytułem Horror 4 października dzięki Relapse Records. Jeden utwór, półtora minutki, a jakże dobrze i pozytywnie nas nastraja do tego wydawnictwa. No to posłuchajmy teraz drugiej nowości, przy której też potupamy sobie przyjemnie nóżką i miło wejdziemy na właściwe tory Zakładu Patologii
dźwięku. To najnowszy album Urn, który 20 miał swoją premierę. Wydało to Season of Mist. No i dobrze to do przodu jedzie. Najnowszy Urn, wydało to Season of Mists, Iron Will of Power. Urn to zespół pewnie wam znany, jeśli słuchacie Zakładu Patologii, a jak nie, to sobie resztę doczytajcie, bo ja jakoś nie chcę marnować swojego i waszego czasu oczywiście na opowiadanie historii zespołu, skąd jest i skąd przybywa. Bo to na pewno jest dla was łatwe do odnalezienia. Ja was chcę tylko zainteresować muzyką, a playlistę znajdziecie zawsze na fanpage'u Zakładu Patologii Dźwięku. Ostatnich dwóch nie ma, ale one oczywiście się pojawią, może jeszcze dzisiaj, jak nie to w najbliższych dniach, tak więc to nam
nie ucieknie. To tak może, żeby nie było za miło i przyjemnie, to jakaś szczypta war metalu też się znalazła w moich przeszukiwaniach świeżości. Hell's Headbangers wydaje amerykański zespół z Nowego Orleanu, Nuclear Abysmal Lord, a właśnie, a utwór będzie się nazywał Nuclear Absolution. Abysmal Lord z albumu Exhalation of the Infernal Cabal, wydaje to Hell's Headbangers. No i jak widzicie, słyszycie, jest to totalne zniszczenie. Jeśli będziecie w Nowym Orlanie, czyli w siedlisku, gdzie są ci mili i przyjemni chłopcy o wypracowanych na siłowni klatach, to możecie ich zobaczyć na żywo 25 sierpnia w Nowym Orlanie, to w Stanach Zjednoczonych. Dobrze, a u nas już niebawem pojawi się nowy album
Non Opus Dei. Klimor zapowiedział się na wrzesień na wizytę w Zakładzie Patologii Dźwięku. Jest już teaser internetowy. Tam za bardzo nie usłyszymy, jaką muzykę spotkamy, no ale cieszymy się, że w końcu będziemy mogli tego nagrania posłuchać. W tematach wojennych zostajemy, choć będzie to zupełnie inna muzyka i zupełnie inna broń. Tam była nuklearna, a tu będzie chemiczna. Toxic Holocaust, nadchodzący album Primal Future 2019 i utwór, który zapowiada tenże, jaki miłych, album Chemical Warlords.
Joel Grind, niezmordowany jego Toxic Holocaust. A Joel Grind dzisiaj jakby przyłożył palce do drugiego utworu, który wybrzmiał w Zakładzie Patologii Dźwięku, bo odpowiedzialny jest również za brzmienie Exhumed, którego posłuchaliśmy na początku, który, jak wspomniałem, na początku października będzie dostępny. Dokładnie tego samego dnia, jak Primal Future Toxic Holocaust, tak więc idą chłopaki łeb w łeb. Co teraz? No, stańmy trochę w trashowej nucie, bo jest nowa płyta Destruction Born to Perish. No i tam już na dwie gitary. Trochę bardziej rock'n'rollowo, ale za to fajniej do przodu. The payment they go without a comeback. Mentally destroyed are the ones left without a track. Nothing is more evil than the silence brought by the Reaper. The isolation makes you feel just the gatekeeper. Nothing is more brutal than a soul fading away. A punishment of life for the ones that are left to stay. We suffer, we
To jak nam się tak dobrze traszuje, to jeszcze traszowo, już defowa nuta. W zeszłym roku wydane przez szwedzką wytwórnię A-Hate, szwedzki zespół Dreadful Fate. Album nazywa się Vengeance, czyli zemsta. No i taki będzie tenże utwór krótki, który usłyszymy. Może kogoś zainteresuje takie granie. Takie szwedzkie granie. Do przodu, Dreadful Fate. Okej, teraz będą weterani sceny, można powiedzieć war metalowej, Holocausto, zespół, który powstał w 1985 roku w Belo Horizonte, w Brazylii oczywiście. Działali, później przestali działać, później znowu zadziałali, wydali album. Później znowu przestali działać na jakieś 10 lat. Parę lat temu się wznowili. Była epka War Metal Massacre, którą graliśmy w zakładzie patologii dźwięku. No i doszło w końcu do nagrania kolejnego albumu, szóstego już w historii zespołu, Diario de Guerra. No i zanim album się ukazał, zespół już przestał. Już przestał istnieć. Wydaje to Nuclear War Now, tak więc jest wojna, jest zniszczenie, nie ma zespołu. Zona de Conflicto z najnowszego albumu Holocausto. Fight, God, and then fight to God, and then fight to God, and then fight to God.
To może parę słów o koncertach, które zbliżają się w najbliższych dniach. Na jeden z nich się wybieram. Już jutro zaczyna się Heliad Fest w Gdyni. Pierw w klubie, drugiego dnia w Parku Kolibki, w klubie muzycznym Ucho Entropia, Toll, Sunworm, Belzebong, In Twilight Embrace oraz Nightburn 87. Natomiast drugiego dnia Satyricon, Decapitated, Batiuszka, Obscure Sphinx, Blinded, Slagmaur, Blaze of Perdition, Die Disease oraz Desolator ze Szwecji. Powodem, dla którego o tym wspominam, raz, że to festiwal niedaleko nas, jakiś nowy, a dwa, że ostatnio przypomniał mi się album Satyricona, który okazało się, że ma 20 lat, a ja długo go nie słuchałem, więc jest to świetna okazja, żeby go sobie przypomnieć, odsłuchać. Nazywa się Rebel Extravaganza, coś tam podobno Satyricon robił, nawet odgrywał ten cały album na jakimś gdzieś koncercie. No i powiem szczerze, wolę zapamiętać Satyricon taki, jak tutaj był na tym albumie, niż takim, jakim jest dziś. Szlachetny metal nie rdzewieje, czyli klasyka gatunku.
Satyricon sprzed lat 20, panie i panowie. Tak ten czas leci. Field Grinder z albumu Rebel Extravaganza. Już w sobotę w Gdyni, w parku w Kolibkach. Polecam, jeśli będziecie w pobliżu. Bo w weekend jeszcze parę innych koncertów, ale o tym może później. Teraz debiutancki materiał, epka dopiero, debiutancka rybnickiego Sandbreaker, ale muzycy doświadczeni w dumie i w tym podobnym ciężkim graniu. No to posłuchajmy, jak ten utwór, który zapowiada nam jakby działalność tego zespołu, brzmi. A brzmi całkiem nieźle według mnie.
trio z Rybnika, debiutujące pod tą nazwą Sandbreaker, przemywacz piasku. No i taki też na okładce tej epki widnieje łódź podwodna, która pruje poprzez pustynię, aż wielbłądy zmykają. No, ciekawa to pozycja. Obserwujcie, co u nich. Teraz coś z Montrealu, czyli z Kanady. Wydaje to Dark Descent Records, a to zapowiada nam mnóstwo gruzu, żeby nie było żadnego luzu. Of time.
to kanadyjski Phobocosm. Wydaje to Dark Descent Records. No i jest to epka dwuutworowa, Everlasting Void. Drugi utwór to cover Immolation, więc jeśli kogoś to zainteresuje, to zapraszam. Gnamy niczym chmura z wybuchu jądrowego. Dalej Diokletian, to już z kolei wydawnictwo Profound Lore Records. No i tutaj żadnych zaskoczeń jakby nie ma. Jest zło zniszczenie i po prostu zniszczenie z antypodów. O. No bo co mówić o takiej muzyce jak Diokletian? Tego się słucha. Berserkers Rides. No tak jak wspomniałem, zaskoczenia nie ma, bo jest po prostu rozwałka totalna. Diokletian, też zespół, który na nowej okładce traktuje o zniszczeniu nuklearnym. Okej, okay, tu zaskoczenie jest. Hiszpański Graveyard, słuchacze Zakładu Patologii Dźwięku powinni znać, bo już prezentowałem niejednokrotnie.
War Anthem Records wydaje właśnie ich nowy album Hold Back the Dawn. No i powiem szczerze, że zaskoczenie jest, bo graveyard bardziej z grobowym, cmentarnym death metalem się kojarzył. No i w sumie takim pozostał, ale melodii strasznie tu dużo przybyło. Przyłóżmy ucho. We'll be right back.
Nowy Graveyard. No, melodyjnie, choć trzeba przyznać, że słucha się dobrze. To teraz parę słów o koncertach, które odbędą się w naszym kraju w ten weekend. No nie w weekend, można powiedzieć, bo chodzi mi o warszawski koncert, który odbędzie się w poniedziałek, i łódzki, który się odbędzie dzień wcześniej w niedzielę. Do Polski przyjeżdżają dwie zacne kapele. Galvanizer to zespół pochodzący z Finlandii. W tym roku, bo to ich świeże w tym roku wydali album, słuchaliśmy ich najnowszego albumu pod tytułem Sanguine Vigil, a Funebrarum to, można powiedzieć, już klasyka death metalu ze Stanów Zjednoczonych. No i bardzo możliwe, że w poniedziałek pojawi się w Warszawie. Ale zanim to posłuchajmy sobie tych dwóch zacnych death metalowych kapel.
zakład patologii dźwięku. Nie ma powodów do obaw. Jesteście w dobrych rękach. Funebrarum, a oraz wcześniej wybrzmiały Galvanizer w niedzielę w Warszawie, w niedzielę w Łodzi w klubie Magnetofon, a w poniedziałek w Warszawie w klubie Pogłos. Jedziemy dalej. W jesień się w ogóle bardzo zapowiada intensywnie koncertowo i chyba trzeba będzie w najbliższym czasie poświęcić całą audycję na to, co czeka nas na jesieni albo do końca roku, bo tych wydarzeń jest mnóstwo i bardzo, bardzo ciekawe. I trzeba z czegoś wybrać, bo wszystkiego obskoczyć się na pewno nie da. Teraz będzie oldschoolowe granie sprzed lat, choć jest to bardzo świeże wydawnictwo. Wydaje to Iron Bodhead Productions. Zespół pochodzi z Meksyku, nazywa się Infernal Conjuration. Album nazywa się debiutancki Infernale Metallum Mortis, a zespół ten już całkiem nieźle, bo 13 lat istnieje, więc w końcu doszli do długograja. Ich muzyka nie wymyśla nic nowego, ale słucha się. Zresztą posłuchajcie sami. We'll be right back.
Tyle świeżego dobra nam metal, co i rusz przynosi, to Infernal Conjuration, nowe wydawnictwo zespołu z Tijuany, z Meksyku. No to ich debiutancki album Infernale Metalum Mortis. Okej, okay, no to zapraszam do zapoznania się i ewentualnego zakupu albumu. Zostajemy w graniu oldschoolowym. Jeszcze jeden death metal dzisiaj. Carcinoid. Zespół pochodzi z Melbourne w Australii. No i ich logo jest tak trudne do przeczytania jak ich nazwa. Zespół powstał dopiero w zeszłym roku. To jest ich debiutancki album Metastatic Declination. No i całkiem przyjemnie brzmi w uszach. Wydaje to Memento Mori label. Do so, do so, do so, do so.
Carcinoid, Suffering Reborn z debiutanckiego albumu. Wydaje to Memento Mori, zespół z Australii. Dobra, no to miało nie być death metalu, ale no jeszcze muszę, no tak, żeby mniej więcej program wyrobić, który sobie dzisiaj założyłem, ale jeszcze mam tego dużo, więc wolę dograć death metalem i tylko lekko musnąć blackiem, bo tak jakoś, no dobrze się słucha. Brutally Decreased, zespół pochodzi z Czech, weszli właśnie na split, który współdzielą razem z naszym rodzimym Embryonal, Scornful Death Trial, tak się nazywa ten split, jakże piękną okładką. No to słuchajmy, pierw Czechów, a później Embryonal. Yeah.
Split wydała czeska Dumentia Records. Przypominam, że jest to Split Brutally Decreased oraz Embryonal, który wybrzmiał przed chwilą. Bardzo zacny Splity, fajna rzecz, polecam. Okej, widzę, że playlista dzisiaj bardzo szeroka, ale ja też jakby chciałbym z nowościami sami z wami się rozliczyć. I z tym, co się dzieje na rynku bardziej podziemnym niż oficjalnym, choć i taką muzykę w Zakładzie Patologii Dźwięku gramy. Teraz będzie zespół z Brisbane w Australii. Nazywają się Consumation. Grają taki zgruzowany black metal. O, tak chyba można powiedzieć. Ich najnowszy album The Great Solar Hunter jest wydawany przez Profound Lore Records. Jeśli tak, Profound Lore Records, a zespół wydał jeszcze wydał niedawno Split razem. Z kim wydał Split? A, to kompilacja. Dobrze. Okej, dość gadania o Consumation, za to możecie posłuchać ich nielekkiej muzyki.
to byli Australijczycy, a teraz będą Austriacy. Też na A. I to jest bardzo dziwną nazwą. Nazywają się Haxisa. Więc mało black metalową, jak grają, no całkiem fajny, siarczysty black metal, przez co zwrócił na nich uwagę Iron Bonehead Productions, czyli wytwórnia, która jakichś swoich rzeczy nie wydaje. No i całkiem to miło mi w głowie zagrało, więc They Ride Along, tak nazywa się ich debiutancki album. No i przyłóżmy do tego ucho.
No i tak oto zbliżamy się do końca Zakładu Patologii Dźwięku. 20 zespołów się dzisiaj zmieściło przez te 2 godziny, więc zmieści się, bo jeszcze przed nami jeden, więc myślę, że wynik całkiem nie jest zły, a że na ilość żeśmy nie szli, tylko na jakość, to mam nadzieję, że ostatnie prawie 2 godziny upłynęły wam jak z płatka. Dobrze. To był Zakład Patologii Dźwięku. Ja nazywam się Kazimierz Walkwasa. Zapraszam na przyszłotygodniową kolejną audycję. No i co? Na koniec coś, co już jakiś czas temu się ukazało, bo z jakieś 3 tygodnie, ale chyba w zakładzie nie było.